witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie z książką. Witam serdecznie autora wielu książek o futbolu, w tym szczególnie ważnej dla Starogardu Gdańskiego pod tytułem Dejna. Pan Stefan Szczepłek jest osobą mającą mnóstwo wiadomości o polskiej piłce nożnej. Wydał wiele książek o futbolu polskim i międzynarodowym. Witam serdecznie właściciela wydawnictwa Marginesy, pana Krzysztofa Grudzińskiego, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Więc po pierwsze w imieniu własnym i wydawnictwa bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest nam bardzo miło tutaj z państwem przebywać. Temat, o którym dzisiaj będziemy wspólnie rozmawiali, bo też trochę mocno na to liczymy, że to będzie rozmowa, jest nam wszystkim miły, a mianowicie jest to książka o postaci wybitnej, wyjątkowej dla nas wszystkich, a w szczególności, jak rozumiemy, tutaj dla lokalnej społeczności. Książka napisana przez pana Stefana Szczepłka, naszego autora, z wydawnictwa którego i współpracy z panem Stefanem jesteśmy szczególnie dumni. Książka o postaci pana Kazimierza Dejny. Dwa słowa. Dzień dobry państwu. Ja bez żadnej kokieterii opowiem państwu tak, ja jestem przyzwyczajony, można powiedzieć, do różnego rodzaju spotkań tego typu. Jako dziennikarz często biorę udział w podobnych spotkaniach, ale tym razem to ja naprawdę mam tremę, bo w tym miejscu to człowiek się musi czuć stremowany, bo książka jest poświęcona geniuszowi. A na sali są panowie, którzy z Kaziem grali, a pewnie większość z państwa mogłoby powiedzieć znacznie więcej niż ja napisałem. W związku z tym ja troszeczkę się boję, że mi państwo za chwilę wytkniecie jakieś błędy i będę się musiał z nimi zgodzić i się okaże, że tak naprawdę to ja napisałem nieprawdę lub przedstawiłem jakieś tam fakty w złym świetle. Bardzo się tego boję, mówię zupełnie poważnie. Mam nadzieję, że jednak udało mi się jakieś tam nieścisłości uniknąć. I cóż, no to my bardziej z Krzysztofem liczymy na to, że państwo coś powiecie i tak naprawdę to będzie to dla mnie też jakaś okazja do, jak będę miał szansę napisać o Kaziu jeszcze nie raz, a robię to właściwie cały czas i robię to z przyjemnością, to będę wiedział po tym spotkaniu znacznie, znacznie więcej. Jasność już na przyszłość. Że wybitnym piłkarzem Dejna był, wszyscy wiemy, ale żeby to przekuć tak na realia dzisiejsze, panie Stefanie, gdyby pan Kazimierz Dejna w swojej szczytowej formie będąc grał dzisiaj na dzisiejszych stadionach Europy, to jaki to jest poziom? Żebyśmy tak złapali układ skórzeny, na jakim poziomie byśmy, wśród których piłkarzy jednym tchem byśmy dzisiaj ich wymieniali, go wymieniali? No to jest zawsze trudne, bo to jest pytanie typu również, czy dzisiaj Pele dałby sobie radę. To jest trudne, ale ja myślę, że tak, dlatego że w przypadku Kazia to on miał pewne cechy, które nie przemijały z wiekiem, ponieważ tak jak państwo pewnie pamiętacie, niektórzy z boiska, jak Kaki, prawda, Gerard, Kaźmierczak, Kazio nie był za szybki, nie był zbyt zwrotny. Tak naprawdę, jak przeanalizowałby go współczesny trener, to by doszedł do wniosku, że ten facet nie powinien grać w piłkę. No i po czym rzeczywiście ja zawsze z lubością tak mówię, użyłem takiego zwrotu, który już jest nadużywany nawet, powiedziałbym, że on wychodził na boisko i był profesorem zwyczajnym. I odpowiadając na pytanie Krzysztofa, gdzie on by dzisiaj był, to ja powiem, że on by był dzisiaj w tym samym miejscu, w jakim był w okresie szczytowej formy, czyli byłby wśród najlepszych piłkarzy Europy i to byłaby pierwsza dziesiątka ponad wszelką wątpliwość. Pamiętajmy, że on po Mistrzostwach Świata w 1974 roku na samych mistrzostwach uznanego za najlepszego rozgrywającego świata, mimo że konkurencja była duża. Pamiętajmy, że tam wtedy grał jeszcze Brazylijczyk Rivelino. Jeszcze o Platinim to mało kto słyszał, chociaż mnie Platini mówił, że jak był chłopcem mniej więcej 20-letni,
nawet nie, miał kilka lat, troszkę miał kilka lat mniej i oglądał gdzieś Dejna w telewizji, może to był mecz Saint-Étienne, to mówił, że po prostu on otworzył oczy i potem nie wiem, czy przez grzeszność, czy nie, on powiedział, że on się na Dejnie wzorował, zwłaszcza na jego rzutach wolnych. A pamiętajmy, że w tamtym okresie Dejna bił rzuty wolne, tak jak nikt w Europie. I to mogę powiedzieć z czystym sumieniem. Tak strzelali tylko Brazylijczycy, dlatego że on potrafił tak piłkę podkręcić, że nikt tego nie robił inaczej. Lepiej znaczy. I to nie jest, ja tam piszę w książce o takiej sytuacji, jak on kiedyś na zgrupowaniu reprezentacji w Zakopanem, pan Kazimierz Górski pozwolił mi z nimi trenować przez tydzień przed igrzyskami w Montrealu. Ja nie byłem dobrym piłkarzem, ale no nie przewracałem się na piłce, tak bym powiedział. I on mnie uczył tych wolnych. No i co z tego, że on mnie uczył, że to robiło nieprawdopodobne wrażenie, jak wszyscy chcieli to zrobić. Tysiące, dziesiątki tysięcy piłkarzy w Europie. No i co z tego? To nie polega tylko na treningu. To polega na talencie. I ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, na czym ten talent polegał tak naprawdę. No. Na tym, ja z grubsza można to określić w ten sposób. On wolno biegał, tak jak mówimy, ale szybko myślał. A piłka nożna to jest gra zespołowa, to nie polega tylko na żonglowaniu jak Chomątek. Chomątek nie był piłkarzem, prawda? On żonglował. To nie jest umiejętność, to jest umiejętność cyrkowa, ale nie piłkarska. A Kazio nie tylko, że żonglował, to on jeszcze przewidywał. I to jest to, co właśnie widać dopiero jak się wejdzie na boisko i gra się z takimi piłkarzami, czy przeciw takim piłkarzom. Jak ja mam piłkę, to jeszcze nie bardzo wiem, co z tą piłką zrobię. A on już wiedział. On wiedział, bo on miał komputer w głowie. On analizował, co przeciwnik, który stoi naprzeciwko z niego z piłką, może z tą piłką zrobić. Ma jedną, dwie, trzy ewentualności. I Kazio wybierał tę właściwą i tego się nie można nauczyć. Czasami mówił, a piłka do niego, przeciwnik podał mu piłkę. No dobrze, przeciwnik podał mu piłkę, bo nie miał wyjścia. Bo Kazik wiedział, gdzie ta piłka może polecieć. No to tego żaden trener nie nauczy. A w piłce angielskiej, gdzie w tamtym okresie zwłaszcza mówiło się, że to nie jest futbol, to jest fightball, czyli że to jest piłka walcząca, to jednak to przygotowanie fizyczne było najważniejsze. A Kazio nie był przygotowany. Nie był, bo on był, delikatnie mówiąc, zawsze zmęczony. Prawda? No to w dodatku on w sposób naturalny, wtedy nawet kiedy grał w Polsce i był u szczytu formy, to akurat ta strona fizyczna była jego piętą achillesową. On zawsze, on niby miał siłę, ale tak mniej niż inni. On do tego nie przywiązywał takiej wagi. On głównie trenował grę z piłką, tak bym powiedział. No i tutaj to jeszcze mógł nadrabiać, natomiast tam weszli w niego parę razy i on już miał dość. Mało tego, ja pamiętam, jak on, ja pojechałem do niego do Manchesteru. On wtedy był przede wszystkim zawodnikiem rezerwowym właśnie, ale między innymi dlatego, że ustawiono go nie w pomocy, tylko w ataku. Gdzie się szczególnie walczyło wtedy w Anglii. Czyli to polegało na tym, ja przepraszam, jeśli ktoś zna książkę, ja się powtarzam, ale ja nie wymyślę niczego nowego, ja po prostu powtarzam to, co on mi mówił, to, co ja wiem. I on mówi, no słuchaj, no, mówi, tutaj środkowy napastnik to jest od tego, żeby się rozpędzić od połowy boiska, biec na pole karne, wyskoczyć w górę i wtedy mogę być pewny, że dostanę piłkę, ja mam tą piłkę uderzyć głową. Mówi, ja głową? Przecież Kazio głową w ogóle nie grał. On strzelił głową bramkę chyba Haiti. Zdarzyło mu się, tak. Zdarzyło mu się, ale generalnie on bardzo rzadko grał głową. Kaki grał głową? No. No. On po prostu, on głowę to miał od myślenia. I mało tego mówi, jak nie trafię piłki głową, to i tak trafię, nie trafię, mogę mieć pewność, że dostanę od stopera łokciem w głowę. To gdzie ja się tam będę pchał? On się do tego nie nadawał. I do tego właśnie to jego, no już nazywajmy rzeczy po imieniu, no niezbyt sportowy tryb życia, spowodował, że on żadnej kariery w Anglii nie zrobił. Ale Tony Book powiedział jedno. My też widzieliśmy, że to jest piłkarz genialny. Tylko on był jak gdyby z innej szkoły, no nie jak gdyby. On był absolwentem innej szkoły piłkarskiej. Jednak Polacy, Czesi, Węgrzy, my zawsze graliśmy w piłkę inaczej niż Anglicy. U nas jednak ten spryt, ta technika, to wszystko, to myślenie miało większe znaczenie niż u piłkarzy angielskich, którzy
może to kogoś obraża albo nie, ale może nie, ale w gruncie rzeczy futbol angielski, jeśli grają sami Anglicy, jest dość prymitywny i przewidywalny. Nudny, czasami nudny. A pamiętajmy, że w czasach, kiedy jest rok 78, listopad, kiedy Dana przychodzi do Manchesteru, to jeszcze wtedy tam cudzoziemców to można było policzyć na palcach jednej ręki. To byli jednak w 98% Anglicy. Anglicy, Szkoci, no. Także tu wracając do pytania, gdzie on by był. Ja go porównuję do Zidana, inni go porównują do Cantony, ale to jest ten poziom. To jest ten poziom piłkarza, który nie tylko fantastycznie panuje nad piłką, a co to jest za piłkarz, który nie panuje nad narzędziem pracy? On to robił fantastycznie, ale też to, co jest, czego nie można w żaden sposób opisać, to jest to co on miał w głowie. Naprawdę, tak ja mówię, ja z grubością też porównuję go do Gary Kasparowa, który podobno przewidywał 17 ruchów na szachownicy. To nie wiem, ile przewidywał Kazio. Może to były 2, może 3, może 5 podań, ale to już jest kilka lub kilkanaście sekund, a na boisku to jest wieczność. Jak się wtedy grało w jego czasach? Dzisiaj jak zaczęlibyśmy rozmawiać na temat obecnej reprezentacji Polski, to bardzo szybko byśmy doszli do jednego wniosku, smutnego, niesmutnego, nie wiem, że u nas nie ma ani jednego prawdziwego rozgrywającego, prawda? Że u nas ciężar gry oparty jest na dwóch środkowych, w gruncie rzeczy defensywnych pomocnikach typu tam, nie wiem, Dudka Matuszczyk, powiedzmy sobie, czy tam Polański, czy nie wiemy kto. Murawski to tak trudno go scharakteryzować. I to są piłkarze, którzy głównie mają odbierać piłkę, ewentualnie komuś tam podać, ale cały ten ciężar spoczywa na bocznych pomocnikach, którzy już są właściwie no, skrzydłowymi, czyli Błaszczykowski, Obraniak, jeśli zagra z boku, do niedawna Peszko i jest jeden napastnik, tak się gra. Natomiast wtedy, więc ten ciężar budowy gry, organizacji gry spoczywa na kilku zawodnikach. Natomiast w tamtych czasach, kiedy się grało systemem w czasach Kazia głównie trzema pomocnikami, trzema napastnikami, czyli jednym środkowym skrzydłowymi i trzema z tyłu, to ten środkowy był takim, jak to się mówiło, mózgiem drużyny, czy osią taką. I tak naprawdę zwróćcie Państwo uwagę, że tacy piłkarze zdobywali największą popularność poza napastnikami, bo to jest Franz Beckenbauer, dopóki nie przeszedł na pozycję stopera, bo to jest Gianni Rivera we Włoszech, najlepszy piłkarz Europy, bo to jest Bobby Charlton w Anglii, bo to jest w pewnym okresie Ginter Netzer w reprezentacji Niemiec, to jest później Michel Platini we Francji, jeszcze byśmy pewnie paru znaleźli, a to są największe nazwiska świata. I Dana był środkowy. To był środkowy napastnik, środkowy pomocnik, czyli ten mówiło się Spielmacher, czy Playmaker, czy człowiek robiący grę. I to, że on, to co powiedział Cruyff, który zresztą czasami też grał na tej pozycji, to on wie co mówi. To jest człowiek, który myśli za innych czasami. I po Mistrzostwach Świata w Niemczech, któryś tam z niemieckich dziennikarzy napisał, Dana, nie cytuję, ale powiedzmy sobie, Dana, kapitan drużyny, człowiek, który pociąga za sznurki. Każde jego podanie uruchamia szybkiego latę, szybkiego gadochę lub podanie idzie bezpośrednio do środkowego napastnika, czyli Szarmach. I na tym polegała gra Polaków, że to też ma to o czym mówimy, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w ogóle cały świat po tym zdobyciu przez nas trzeciego miejsca kopiował grę Polaków, tylko że nie, w większości drużynom się nie udawało, bo nie mieli takich wykonawców. A z grubsza polegało to na tym. Mamy dwóch bardzo szybkich skrzydłowych, jak mówię, Lato Gadocha. Mamy Szarmacha na środku ataku. Ja zresztą jestem zwolennikiem takiej teorii, ja broń Boże, nie mam nic do Lubańskiego, coś tam powiedziałem takiego niepochlebnego, ale bo to był wielki piłkarz. Ale ja uważam, że dobrze się stało, pochowo dla Lubańskiego, ale być może dzięki temu, że Lubański nie grał,
to Polska z nieznanym nikomu szarmachem, nieprzewidywalnym, osiągnęła sukces w Niemczech. Bo z Lubańskim gra Polaków była dość przejrzysta. Wiadomo, że każde podanie kończyło się na nim. Wykorzystał albo nie. Natomiast Szarmach grał troszeczkę inaczej. I tutaj ta rola Dejny była absolutnie szczególna, bo on wiedział, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. Mówiło się, że on tam tę kółeczkę robi, zwalnia grę. Ale on, robiąc kółeczkę, dobrze wiedział, komu ma podać. Dzięki temu miał przegląd pola. I teraz wracam do tego systemu polskiej gry. On był oparty na szybkim ataku, co nie polegało tylko na szybkim bieganiu, oczywiście przez laty zwłaszcza. Chociaż tam, jak sobie z niego drwiono, to zawsze mówiono, że on miał, koledzy tak mówili, że coś w tym było, że on ma nogi szybsze od głowy. Tak zresztą już mu chyba zostało, no ale to już inna sprawa. Bo to jest bardzo sympatyczny człowiek, był wielkim piłkarzem, tylko niepotrzebnie został prezesem PZPN-u, bo już go teraz, do tej pory wszyscy go lubili, a teraz nikt. I to trzeba właśnie wiedzieć, trzeba znać swoje miejsce. No i nie, może Państwo pamiętacie, może nie, ale bramka chyba druga, ta Dejny, właśnie w meczu z Włochami, została zdobyta, na Mistrzostwach Świata, została zdobyta po trzech podaniach od bramkarza, od Tomaszewskiego. Tomaszewski rzucił na lewą stronę, tam był wcześniej Maszczyk. Maszczyk podał na prawą stronę do Kasperczaka, Kasperczak na środek i Dejny strzelił głową, trzy podania. Dzisiaj Barcelona gra z toma podaniami, bo dzisiaj się tak gra, prawda? Każda taktyka kiedyś się kończy. Taktyka Barcelony też już w zasadzie, już znaleźli, nie powiem, że się skończyła, tego nie wiemy. Przecież to, że oni przegrali, to nie znaczy, że oni przestali być wielkimi piłkarzami, bo nadal są. Tylko ktoś już zna ich metodę, prawda? I to już, tak jak nie wiem, ja mam przynajmniej, ja też uwielbiam Barcelonę, ale, no ale to jest przerost formy nad treścią. Jeśli oni grają ciągle tak samo, to po pierwsze to już się staje nudne, a po drugie przestaje być skuteczne. Natomiast ta gra Polaków, no ona się nie nudziła. Ona była mniej skomplikowana, no ale odnosiła skutek. Przecież myśmy zdobyli na Mistrzostwach Świata w 7 meczach 16 bramek. Więcej niż jakakolwiek inna reprezentacja. I ja będę zawsze mówił, bo nikt tego nie sprawdzi, więc mogę sobie no, tak mówić, marzyć i tak dalej, że gdybyśmy grali z Niemcami na suchym boisku wtedy, a nie na tej wodzie we Frankfurcie, to byśmy z nimi wygrali. Ja nie pamiętam, jak się poznaliśmy. No, po prostu w pewnym momencie, znaczy kiedyś pojechałem ja moim trenerem w klubie Hutnik Chwalenica, to jest dzielnica Warszawy, był Tomek Trzaskowski, czyli brat Tośka Trzaskowskiego, lewego obrońcy Legii. I Legia przed meczami jeździła na zgrupowania do miejscowości Świdry Wielkie, to jest obok Otwocka, blisko Chwalenicy. Kiedyś tam pojechaliśmy i właśnie Trzaskowski mnie tam przedstawiał jako, prawda, tutaj młodego zawodnika, byłem studentem. I pamiętam, że ci piłkarze Legii, tak tutaj użyję słowa powszechnie, właściwie no, oleli mnie, no bo teraz ja byłem gówniarz, który tam jeden z tych setek, to co przychodzą i chcą rękę podać piłkarzom, prawda? No i Kazio był wśród nich, no co to się będziemy czarować. Ale wtedy już było coś takiego w Warszawie, że poszedł taki chyl po mieście, że słuchajcie, przyszedł do Legii nowy chłopak z UKS-u. Mówiło się z UKS-u. Ja nie pamiętam, czy ktoś wtedy mówił, choćby to było bolesne dla państwa uszu, że on był ze Starogardu, czy nie. To się pojawiło dopiero później. A takiego Legia to sprowadziła z UKS-u. Fajny chłopak, warto na niego przyjść. Się mówiło, idziemy na Legię, idziemy na Dejnę. Jeszcze wtedy nie na Kazia. Idziemy na Dejnę. I zaczęliśmy chodzić na tego Dejnę, no to widzimy, że no wreszcie jest ktoś w tej, znaczy no może nie wreszcie, bo tam zawsze byli dobrzy piłkarze, ale pojawił się ktoś, kogo nie znaliśmy i kto tutaj jest lepszy od innych. A jeszcze nie ma 20 lat. Przecież jak Kazio przyszedł do Legii, to jest jesień 66 roku, on ze Starogardu wyjechał w styczniu 66.
no to on miał 19 lat. No i już tam, jak mi potem opowiadali inni piłkarze Legii, że on sobie nie dał w kaszę dmuchać, bo on był dobry, on się w związku z tym pewnie czuł i już nie pamiętam, czy mi to mówił Bryś, czy Gmoch, czy Bernard Blau, nie pamiętam, ale był jeden taki mecz, czy z Górnikiem, nie pamiętam, napisałem o tym, ale nie pamiętam, nie będę udawał, albo z Górnikiem Zabrze, albo z Ruchem Chorzów, że jest karny dla Legii. No i tam Brykczy z Blautem właśnie rozmawiają ze sobą, kto ma strzelać tego karnego, patrzą, a Kazik już ustawił piłkę na 11 i już strzelił. Tylko nie strzelił, bo mu bramkarz obronił. Ale to świadczy o jego pewności siebie, prawda? Bez takiej cechy to on by kariery nie zrobił. No i potem jeszcze nie byłem dziennikarzem w tamtych latach, więc to była taka znajomość jednostronna. Ja przychodziłem, siedziałem, miałem swoje miejsce na trybuny i tyle. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, jak się poznaliśmy już, ale była jedna rzecz, która sprawiła, że on mi jakoś tam zaufał. Jak każdy, kto, część z Państwa go właśnie pamięta, to wie, że to był chłopak taki dość skryty, taki typ takiego wycofanego, cichego, spokojnego, nieufnego, rzadko zabierającego publicznie głos. On taki był. On robił wszystko, żeby unikać kontaktu z dziennikarzami. Tylko że ja byłem prawie jego rówieśnikiem, bo ja jestem młodszy tam o niewiele ponad rok od niego. I jak ja z nim robiłem wywiad raz czy drugi, i on zobaczył, że w gazecie ukazuje się to, co on powiedział. Ja wtedy pracowałem w piłce nożnej, w tygodniku. No to on już nabrał zaufania. Ponieważ już wtedy zaczął się przyzwyczaić do tego, że mu wkładano w usta różne rzeczy, takie, jakie pasowały dziennikarzom albo pismom, w których pracowali. Przecież był ten słynny wywiad taki jego w 70. bodajże 5. roku w Żołnierzu Wolności, w którym on mówi, że on kocha socjalistyczną ojczyznę, że on tutaj nie sprzeda Legii za żadne imperialistyczne dolary i tak dalej, że nie zamierza odchodzić do żadnych Realów, Interów, ani nigdzie, bo mu w Legii najlepiej i to jest jego miejsce pod słońcem. Nie? No i ja mówię mu, Kaziu, naprawdę? On mówi, przecież nikt ze mną nie rozmawia. Zrobili z nim wywiadu. To była mistyfikacja, napisali tak, żeby pokazać, proszę bardzo, tutaj żołnierz, prawda, członek wojskowego klubu. O, to jest właściwa patriotyczna postawa. Nam tutaj, prawda, są obce wszelkie te dolary, funty i inne marki, nie? Natomiast ja byłem dla niego kimś innym. No tak się buduje zaufanie, zresztą do dzisiaj tak jest. No, jacy są dziennikarze, to Państwo wiecie. Ja nie jestem lepszy ani gorszy, ale nie zrobię pewnych rzeczy. No. Ja nie pójdę z zawodnikiem na wódkę, żeby następnego dnia napisać, że on się upił. A tak się robi niestety czasami, prawda? Więc jeśli ja się z nim spotykam, on mi się zwierza z różnych rzeczy i ja to zatrzymuję dla siebie, no to tak się nabiera zaufania. Więc ja rzeczywiście tam u niego bywałem wielokrotnie w jego mieszkaniu na ulicy Emilii Plater, Róg Świętokrzyskiej. Adres to był Świętokrzyska 32 bodajże. Pamiętam, że ja u niego... On nie pił, długo nie pił, w Polsce to mało pił. Był normalnym takim, on trenował, naprawdę. Dopiero się, kiedy poczuł, że nie ma gruntu pod nogami w Anglii, dopiero wtedy zaczął pić, natomiast w Warszawie nie. Ale ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu u niego piłem whisky z Coca-Colą, który zresztą wtedy nie było w Polsce, on to przywoził gdzieś. Coca-Cola się pojawiła w 72 roku w Polsce. No to mnie to bardzo imponowało. Tylko, że ani byśmy się nie upili, ani nic po prostu. No i jego żona Mariola była taka bardzo otwarta. No i on mi mówił o wszystkim, no ale z drugiej strony jego trzeba było ciągnąć za język. I tak naprawdę robienie z nim wywiadów tak oficjalnie to było trudne. I ja miałem z nim ten problem, bo jak trzeba było z nim zrobić wywiad, no to wiadomo, mówili mi w redakcji, no to ty zrób, bo ty jesteś jego kolegą. Ja miałem do niego... Nie było przeszkodów komórkowych, to oczywiste. Ja miałem do niego numer w jakimś sensie tajny nawet można powiedzieć, bo do niego się dzwoniło przez centralę Ministerstwa Obrony Narodowej. I tam trzeba było powiedzieć, kim się jest i
i tak dalej, i tak dalej. Więc ja do niego dzwoniłem i mówię, Kaziu, muszę z tobą zrobić wywiad. A on mi mówi, no co będziemy, przecież tyle ze mną razy rozmawiałeś, że wiesz, co tam napisać. Nie? No i tak to się zwykle kończyło, nie? Z tym, że w związku z tym, że ja mam taki zwyczaj, że swojego rozmówcę czy bohatera książki chronię. Nawet przed nim samym czasami, bo czasami ktoś palnie za dużo. I potem żałuję, to dziennikarz jest od tego, żeby nie wykorzystywać, nie żerować, nie sępić, tylko żeby go bronić. Dlatego Kazia też broniłem. W związku z tym te wywiady nigdy nie były ciekawe, bo one były na okrągło. No potem pojechałem do niego do Manchesteru, tak jak mówię, tam z żoną pojechaliśmy, akurat byłem wtedy w Anglii i pamiętam, że jego żona Mariola przygotowała jakieś taką kolację po polsku. Taką po prostu, że nie liczymy się tutaj z pieniędzmi. Nie o to chodzi, ale po prostu stół zastawiony, fajnie. I on mi się tam niedosłownie, ale wypłakiwał, że no tak w zasadzie to dopiero wtedy powiedział szczerze, że to nie jest miejsce dla niego. Ale publicznie tego nie mówił. On zawsze mówił, tak, no trzymał fason, można powiedzieć. Tak, ja zawsze chciałem grać w Anglii. Ale Anglia to było ostatnie miejsce, w którym on powinien grać z powodów, o których mówiłem. No. Gdyby jego puścili tak jak Bońka, kiedy miał... Boniek wyjechał do Juventusu, kiedy miał 26 lat. W 82 roku, w wieku najlepszym dla piłkarza. Kazio wyjechał, jak miał 31. Gdyby jego puścili wtedy, kiedy Gadocha wyjechał w 75, to miał 29. To ja uważam, i to jest też takie nawiązanie do pytania pana Krzysztofa, że gdyby on wyjechał wtedy, kiedy go chciało pół Europy, czyli w tym 75 roku, czyli jakiś tam jego chciał Real, Inter, Milan, Monaco, Saint-Étienne, nie pamiętam kto tam jeszcze, to on by zrobił taką karierę jak Boniek. I jestem przekonany. Myślę, że miałby duże szanse na zdobycie wtedy złotej piłki Transfer dla najlepszego piłkarza Europy. No, zdecydowanie. Nawet powiedziałbym, zapadł na taką chorobę, na jaką zapadają do dzisiaj, zapada większość piłkarzy Legii. To znaczy, trafiają do metropolii, z małych ośrodków i wielu z nich głupieje, bo to jest pokusa wielkiego miasta, prawda? Bo to są lokale, bo to są rozrywki, bo to są panienki, bo to jest wszystko, bo to jest wielki świat. I w przypadku Kazia było podobnie, z tym, że on się chyba w porę zreflektował, on miał jakiś taki wewnętrzny hamulec, bo on z Januszem Szymieskim, czyli słynnym prawoskrzydłowym, chodził na wyścigi na Skórzewiec. No, to może wciągnąć. Może wciągnąć. Niektórych wciąga tak, że na przykład Jerzy Engel to ma 5 koni swoich, które biegają na Skórzewcu. No, nie wziąłeś? No, ja myślałem, że oni razem biegali. To Smolarek, tak. On chodził po lokalach normalnie. Tylko, wiecie Państwo, to był inny świat. No wtedy nie było kasy na przykład. No, nie było kasy, więc jemu nie groziło to, co się stało z Kamilem Grosickim naprawdę, prawda? I nie tylko z nim. Chodzili tam do takich modnych lokali, ale też jemu musiało. On był bardzo szybko zrozumiał, że on tu jest, on chłopak ze Starogardu, przestał mieć szybko kompleksy, bo on zrozumiał, że on jest atrakcyjnym towarzyszem zabaw dla ludzi, których musiał znać z telewizji, z gazet. I to są ludzie typu, nie wiem, Bogdan Łazuka, Iga Cembrzyńska, Józef Prudkowski, taki znany satyryk, który był na ty ze wszystkimi od Gomułki począwszy, bo przeszedł szlak pierwszej armii Wojska Polskiego. Oni chodzili do Adrii, to jeszcze przedwojenna Adria, w której generał Wieniawa Długoszowski... Na koniu. No, co ja mam tu mówić, prawda? Także on szybko to zrozumiał, ale on jednocześnie, no, jak mówię, jakiś tam hamulec miał. Z drugiej strony, no, wiem, że no powszechnie wiadomo, że jego słabością były dziewczyny. To siła, nie słabość. Wie pan, ja nie pamiętam, ale
czasami to przeszkadza. I on chyba nadużywał troszeczkę. No nie wiem, czy to mu tam pomogło w karierze, czy przeszkodziło. Myślę, że ani jedno, ani drugie. W każdym razie czasami się zapominał. Zdarzało się, że raz czy dwa, że nie przyszedł na zbiórkę na jakąś przed meczem i nie pojechał na ten mecz. Więc to bywało, to bywało. Ale generalnie to był taki odpowiedzialny facet. Że on nie przeginał jakichś tam granic. Natomiast ciągnąc ten wątek, no powiem szczerze, że tak. Czy tutaj biblioteka była zawsze w tym miejscu? Nie. Nie. Ale gdyby była, to jestem przekonany, że Kazia by się tu nie spotkał. Tak. Bądźmy szczerzy. Jego biblioteką było boisko. Ma pan rację. Albo podwórko. Tak. To były jego szkoły, jego uniwersytety. W tamtych czasach dobrze, bo by czego się nauczył. No, jednak czegoś tam nas uczono, mimo wszystko. Z czymś tam, z jakimś kapitałem wiedzy człowiek z tych szkół wychodzi. Ale rzeczywiście, ja wiem, jakie Kazio miał upodobania muzyczne. To był Presley, to byli Beatlesi. Nie wiem, co tam w Polsce. No, ale myśmy nie za bardzo nie rozmawiali o książkach, o filmach, o takich rzeczach. Raczej nie, no jakoś tak, no... Nie, myśmy gadali o piłce, tam plotkowaliśmy o kolegach i tak dalej. Czyli tak naprawdę, ja myślę nawet, że nie wiem tego, ale mogę przypuszczać, że gdyby on był lepiej przygotowany do tego wielkiego świata, gdyby więcej przeczytał, miał większą wiedzę, mówił przynajmniej w jednym języku, a niestety z tego co wiem, to on się nie nauczył angielskiego dobrze, nawet mimo, że mieszkał w Stanach przez ostatnich, no w sumie za Anglią, to ostatnich 10 lat życia spędził w krajach anglojęzycznych. I miał problem nawet z językiem angielskim. No to przeszkadza jednak, bo tym bardziej, że w tym Manchesterze, mówię, on był jedynym piłkarzem w całej tej 20-paroosobowej kadrze, który nie mówił w języku angielskim. To nawet nie wiedział, co za jego plecami na jego temat mówią. To jest trudna sytuacja. Także to wszystko razem, no po prostu... Ale słuchajcie Państwo, jak się tak popatrzy na to nie jest zarzut, broń Boże, to jest raczej taki żal. Bo być może gdyby on był lepiej, mówiąc wprost, wykształcony i bardziej by go to interesowało, to być może łatwiej by mu się żyło. A z drugiej strony, jak się popatrzy na wszystkich największych piłkarzy, nie tylko Polski, ale i świata, to nie znajdziemy wśród nich kandydatów do tytułu doktora honoris causa jakiejkolwiek wyższej uczelni. Do Nobla. To są raczej ludzie, nie chcę powiedzieć prości, broń Boże, ale ludzie, których zainteresowania nie mają większego związku z książką, gazetą, z filmem, z koncertem i tak dalej. Jeden się w tym lepiej jakoś tam odnajduje, drugi słabiej. Wczoraj na przykład była gala Ekstra Klasy, na której tam wręczano nagrody. I nagle... Dlaczego? No tak się to nazywa. Te rozgrywki taką naszą oficjalną nazwę Ekstra Klasa. Chociaż rzeczywiście jest to nazwa na wyrost. No i tę nagrodę odkrycia sezonu dostał Rafał Wolski z Legii. Rzeczywiście wielki talent. Wielki talent. Tak już naginając sprawę, tam się jakoś chciałem doszukać jakichś podobieństw między nim a Dejną. Zupełnie inaczej grają, ale ten chłopak ma duży talent, naprawdę ma duży talent. Nie wiem, co z tego wyniknie, no i on musiał coś powiedzieć. No i stanął przed audytorium takim większym niż tutaj Państwo tworzycie. Są kamery telewizyjne, pani ministra Mucha siedzi w pierwszym rzędzie, prawda, i tak dalej. Ten chłopak wydosił z siebie jedno zdanie, wcale nie złożone. I to wszystko. No bo po prostu to go przerosło, prawda? A może głębokie to było? I Kazio był dokładnie taki sam. A jednocześnie, no, jak stanęła na podium Legia i tam ktoś miał przemówić i koledzy moi prowadzący z telewizji mówią, no to co, to może Michał Żewłakow, może coś powiesz. I widać było, jak ten Michał Żewłakow jest absolutnie zaskoczony. Po czym wychodzi i mówi wszystko tak z sensem, jakby się przygotowywał przez miesiąc. I to jest ta różnica.
To jednak pomaga. Jak Państwo popatrzycie, posłuchacie Błońka czy Lubańskiego, to nie mówią. Przecież pamiętajmy, że w czasach Dejny Polska była podzielona na zwolenników Dejny i Lubańskiego, Górnika i Legii. I Dejna w tym przegrywał. I Legia przegrywała. Przegrywali z dwóch powodów. Legia przegrywała dlatego, że ciągnął się za nią ten smród złodzieja, który zabiera najlepszych piłkarzy staje Polski. Ale gdyby nie Legia, to wielu z nich nie zrobiłoby karier. I potem oni sobie zdawali z tego sprawę. Dejna przegrywał na tym, że kiepsko wypadał w mediach, czyli według dzisiejszych nomenklatur byśmy powiedzieli, że to nie jest facet medialny, prawda? A Lubański wprost przeciwnie. On się umiał zawsze znaleźć, on był elegancki, jego to nie peszyło, on chodził do Telecha i Ireny Dziedzic i tak dalej. A Kaziu, jak się mu mówiło, Kaziu, stań tam przed jakąś kamerą, to on pierwszy uciekał. On ostatni wychodził z szatni nie tylko dlatego, że się długo kąpał i dbał o ten przedziałek, tylko miał nadzieję, że jak wyjdzie ostatni, to już żadnego dziennikarza pod szopią nie będzie. Śląsk, jeśli już. Nie, pamiętam, że. On był na Legii i był uwielbiany. Tak jest. Uwielbiany był zawsze, nie było nigdy ani jednego gwizdu. Nigdy. Stąd to słynne powiedzenie. Trybuna skandowała, Dejna Kazimierz, nie rusz Kazika, bo zginiesz. Nie, nigdy tak nie było. Na Legii nigdy. Natomiast być może pan to zapamiętał w związku z tą haniebną sytuacją z meczu z Portugalią na Stadionie Śląskim. Pięknie, nie mógł pojechać. Oczywiście, tak, ale to nie byli kibice Legii. I to wtedy rzeczywiście on strzelił bramkę bezpośrednio z rogu. Ta bramka dała nam awans do finałów Mistrzostw Świata w Argentynie. I kibice najpierw wyknęli jest, a potem jak speaker powiedział, kto strzelił, zaczęli gwizdać. Tylko, że tak. No i zawsze Jan Ciszewski mówił, proszę Państwa, wspaniała śląska publiczność. To nie była publiczność śląska, tylko to była publiczność ogólnopolska. Bo wtedy rady zakładowe organizowały wycieczki na te mecze eliminacyjne. Sam dwa razy z taką wycieczką pojechałem, to wiem jak to było. Bo jak się jedzie z Warszawy, to pierwsze miasteczko wylotowe to są Janki. 20 km dalej to już cały autokar był pijany. I tak było, jak jechały autokary z całej Polski. No to przecież, starsi Państwo wiecie, jak to było. No, Gorzała była za darmo. Nic nie płacimy za bilet, można powiedzieć. Narobimy się. Przecież niektórzy w ogóle nie wyszli z tych autokarów na mecz. A ci, co wyszli, to nie wiedzieli dobrze, na jakim meczu często są. I potem jak się dowiedzieli, niestety tak. Także Śląskiem. Ale to prawda, tam był Dejna nielubiony. Ale tak naprawdę to była publiczność z całej Polski, którzy się wyżywali nie na Dejnie, tylko to spadło na niego, ale na Legii. I to jest nieprawdopodobne. Pamiętam, jak nawet jest w takim filmie dokumentalnym poświęconym Dejnie, mówi o tym Bernard Blaut. I on mówi, idioci. A to była niestety taka pijana tłuszcza. Wtedy się jeszcze nie mówiło o pseudokibicy. Nawiasem mówiąc, ta sytuacja, ja dobrze też tam nie pamiętam, nie wiem czy można mówić o jakiejś tam cezurze czasowej czy nie, ale do tej pory nie było jakichś takich ewidentnych waśni między kibicami poszczególnych klubów. Już tam się niby te pociągi grozy zaczynały, ale jeszcze to tam nie miało takiego charakteru jakichś fizycznych napaści i tak dalej. Od tamtej pory mniej więcej się zaczęło. A tutaj jeszcze, jak wracając do Kazia, ja pamiętam, mówiłem, że wychodził ostatni z szatni, między innymi dlatego, żeby uniknąć nas dziennikarzy. Proszę Państwa, są tacy piłkarze, którzy wiadomo, że jedni się czują lepiej na boisku, drudzy się czują lepiej poza boiskiem i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, jak zaczął grać w reprezentacji Emanuel Olisadebe, który był człowiekiem bardzo inteligentnym. Świetnie grał, on był naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem i jak do kogoś już nabrał zaufania, to mówił bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, naprawdę. Ja pamiętam, jak na zgrupowaniach reprezentacji, jak jeździłem, to trudno było pogadać z Olisadebe, bo on zawsze rozmawiał przez komórkę. Zawsze jak wychodził, to trzymał komórkę przy uchu i rozmawiał. No to mówimy, to przecież nikt do niego nie podejdzie, nie będziemy mu przeszkadzać.
Aż kiedyś, jak przechodził po nas, to mu ta komórka zadzwoniła. On się biedny tak bronił. Po prostu i co? Mieć do niego pretensje? Normalny ludzki odruch. Także nigdy. Na Legii, proszę pana, jest w dalszym ciągu. Kazio nie żyje od 89 roku, tam jest kult. Jest kult Dejny. Dlaczego panowie piosenkę nagrali? Z czego to się bierze? Nie tylko dlatego, że są stąd. Przecież ta piosenka bije rekordy popularności. To jest super. No po prostu to się bierze jeszcze moim zdaniem z jednej rzeczy. No nie mamy nikogo takiego. Od czasów Dejny nie ma tak genialnego piłkarza. Boniek był piłkarzem zupełnie innego rodzaju. Oni ze sobą rywalizowali, ale to byli zupełnie inni ludzie. Kazio nigdy na nikogo nie krzyknął, nie podniósł głosu, ani na boisku, ani poza boiskiem. Kazio spojrzał tym swoim powłóczystym spojrzeniem, tak jak patrzył na te panienki w recepcjach i one już leciały za nim. I już każdy wiedział w drużynie, co ma zrobić. A Boniek? Bońka się bali i jego partnerzy w drużynie, i jego przeciwnicy. Bluzgał, szczypał, robił wszystko. Ale tacy są też potrzebni. On dzięki tym cechom zrobił karierę na Zachodzie. Coś w tym jest, ale to jest zupełnie inny typ. No nie wiem, jaki będzie Lewandowski, gra na innej pozycji, ale jak na razie to ja widzę, że to jest piłkarz znakomicie prowadzony, bardzo mądry, inteligentny. On wie, co ma zrobić i jego menadżer też wie. Kazio nie miał menadżera. W tamtych czasach nie było menadżera. Ten, który zaczął obracać jego pieniędzmi, już w Anglii sprzedał go, ten Miodoński, zbankrutował. Ja nawet nie wiem, czego w książce zbyt ostro nie potraktowałem, muszę powiedzieć. Już nie pamiętam sformułowań, jakich użyłem, ale to było tak, że być może napisane, że go oszukał, czy coś takiego. Nie, to było troszkę inaczej, że opowiadał mi to Franciszek Smuda, który też powierzył pieniądze rzeczonemu Miodońskiemu. Nie narodno mi to opadał. Smuda wtedy grał też w Stanach. Między innymi z George'em Bestem, Los Angeles Aztecs. I Smuda mówi, był facet, myśmy przecież obracaliśmy każdego dolara, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, przecież jak graliśmy w Polsce, no jak to się było wzbogacić, mimo że dobrze zarabialiśmy, co, iść na giełdę? Nie było giełdy. Iść zrobić jakieś inwestycje, jakie? Złotówka była niewymieniana, jak to żyć? A tam, w związku z tym, jak się zobaczymy tego dolara, to się obracało na parę stron, żeby wydać czy nie wydać, czy nie szkoda. I mówi Smuda, jak szliśmy z George'em Bestem na konie, gdzieś tam w Los Angeles, mówi, to on wydawał 500 dolarów na jedną gonitwę, a ja 5 dolarów. Taka była różnica. W związku z tym, jak Miodoński, po prostu oni zawierzyli swoje pieniądze, powierzyli swoje pieniądze Miodońskiemu, on korzystał z ich kont. I on robił, nie to, że on im te pieniądze ukradł, on po prostu inwestował, tylko że splajtował. I oni stracili te pieniądze wszyscy. Podobno Kasiu to poszedł w alkohol i w kasyna właśnie, żeby się odbić. I niestety to w jakimś sensie przyspieszyło jego tragedię. A z tego, co wiem, to Franio to gdzieś tam 3 dni siedział w hotelu i się zastanawiał, co ma dalej robić. Kazimierz Dejna, jego legenda, jest absolutnie fenomenem w Warszawie i w okolicach, na Mazowszu Szerokim. Bym powiedział, że nawet przeżywa drugi swój fenomen wśród 12-14-latków, którzy noszą i chwalą Dejnę. Na pytanie, kim on był, zaczynają się jąkać albo spieprzają, bo nie wiedzą, ale wiedzą, że to jest super facet i trzeba go szanować. I tak naprawdę dobrze, to są chłopcy prosty, którzy kopią piłkę, wiedzą, że to był wielki bohater Legii, ale szczegółów nie znają. Ale wiedzą, że to jest Kazika nie ruszaj, bo zginiesz. I to trwa. Autor z wielką przyjemnością zadedykuje, czy złoży swój autograf na każdej książce, która trafi w jego ręce. Bardzo proszę.